Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w przeglądzie nowego snapshota 19W46A. Po jego obejrzeniu chciałbym, żebyście film ocenili i oczywiście napisali komentarz z opinią o tych drobniejszych nowościach, jakie zostały właśnie w tym snapshocie zawarte, bo nie oszukujmy się, są to rzeczy małe. Tymczasem przechodzimy do przeglądu. Zostały naprawione dosyć nieuczciwie działające farmy, które były bardzo podobne do znanych większości pewnie moich widzów zero-tickowych farm, o które często się mnie pytacie, czy zrobię je u siebie na świecie, czy też nie. W tej chwili na ekranie widzicie klip, jak te farmy można było zrobić i jak one działały. Mówi się, że były one wydajniejsze od tych zero-tickowych farm 250 razy. Ile w tym prawdy, nie mam szczerze mówiąc pojęcia, dlatego nie mówię tego jako pewną informację, tylko jako podobną. Na szczęście w końcu te farmy zostały usunięte, w sensie ich działanie zostało usunięte, no i miejmy nadzieję również, że w przyszłości działanie nieuczciwych, zero-tickowych farm również zostanie naprawione. Dalej mamy możliwość jedzenia na creative, co wydaje się być dosyć ciekawą, że tak powiem, możliwością, chociaż na pierwszy rzut oka bezsensowną. Ale z drugiej strony przecież mamy jedzonka, które dają nam różne efekty. Chociażby po zjedzeniu tutaj tego koksa otrzymuje efekty, m.in. regenerację, ochronę i tak dalej. Ale jest też takie jedzonko jak chociażby rozdymka, po którego zjedzeniu otrzymuje negatywne efekty. A dzięki temu, że jestem na creative, oczywiście jakby nie wszystkie je odczuwa, między innymi nie dostaje obrażeń od trucizny. O, tutaj właśnie widzicie jeszcze niedoskonałości tego snapshota, na przykład zanikające światło na skrzynce, ale od razu mówię, bo myślę, że warto teraz poruszyć tę kwestię. Snapshot jest nawet stabilny. Oczywiście zdarzają się jakieś błędy z wyświetlaniem cieni i tak dalej, ale ogólnie, jeżeli byście się uparli i chcieli już na nim grać na swoim świecie survival, nic poważnego nie powinno się stać. Sam się zastanawiam, czy aby jeszcze nie poczekać na kolejne snapshoty, takie bardziej stabilne, czy może już teraz przejdę na mój snapcrafcie, ale póki co, szczerze mówiąc, nie jestem pewien i na obecną chwilę się wstrzymuję. Może za kilka dni podejmę decyzję, bo być może społeczność znajdzie jakieś inne błędy, które w nim są, a w momencie nagrywania tego filmu nie są one jeszcze znane. Przejdźmy dalej. Kolejną rzeczą jest zmieniony system wylatywania expa z mobów. Od teraz wylatuje on w tym samym, jakby z tego samego miejsca, co inne itemki. Dajmy sobie właśnie tutaj łuk i spróbujmy zabić tego creepera. Przypatrzcie się właśnie, skąd wyleci exp. Jak widzicie, wylatuje on dosłownie tak jakby ze środka. No niestety w tym przypadku nie otrzymaliśmy żadnego dropu, więc nie mogliście zobaczyć, że exp wylatuje dosłownie z tego samego miejsca, ale ja sobie zbiorę ten exp i zabiję jeszcze raz tego creepera. Jak widzicie, dosłownie z tego samego miejsca wylatują te kulki expa, z którego wylatuje również i itemek. Niby drobna zmiana, ale myślę, że na plus. Dalej, mamy kolejne trzy nowe postępy. Pierwszy z nich polega na ześlizgnięciu się, przysłowiowym ześlizgnięciu z takiego, powiedzmy, słupka z bloków miodu. Jak widzicie, wtedy ten postęp wpada. Drugi postęp tyczy się zebrania na przykład butelką miodu tego, co jest w ulu, albo chociażby nożycami, kiedy pod ulem jest ognisko. Za chwilkę wam to zaprezentuję. Zobaczcie. Kiedy jest oczywiście pod ulem ognisko, pszczoły nie powinny nas atakować. I oczywiście postęp zdobyty. I trzeci postęp tyczy się zebrania gniazda przy pomocy na przykład siekierki z efektem Silk Touch. Tak, aby w tym gnieździe były pszczoły. W tym gnieździe na pewno są pszczoły, no i mam to gniazdo. Kiedy postawię je ponownie, powinien wskoczyć postęp. Ale coś się nie udało. O, teraz działa. Okazuje się, że w tamtym gnieździe pszczoły nie było. Jak widać, udało się. No niestety te pszczółki się na mnie rzuciły. Jak już jesteśmy w temacie pszczół, to jeszcze zostało zmienione wchodzenie ich do gniazda oraz do ula. Nie będą dostawały się do środka bloku od każdej możliwej strony, a jedynie tylko od przodu. Moby z wariantu zombie typu Zombie Villager, Topielec czy też Husk dostały możliwość pozyskania swojego małego wariantu poprzez kliknięcie na nich ich jajkiem spawnującym. Podobnie jak jest to w przypadku wieśniaka. Co ciekawe, jeżeli chodzi o zombie pigmeny, takie coś nie działa, a przecież ten mob ma swój mały odpowiednik. Opcja BioBlend, czyli ta, która pozwala nam zmienić gwałtowność przejścia kolorystycznego z dwóch biomów, została przeniesiona na górę opcji i pasek został powiększony. No i została jeszcze zmieniona tekstura kuli smoka.
Wcześniej była to ta sama teksturka, odkąd dodali możliwość strzelania smokowi, teraz wygląda jak kula ognia zafarbowana na fioletowo. Tak więc moi kochani, na dziś to byłoby na tyle. Mam szczerą nadzieję, że Wam się spodobało. Jeżeli tak, to oczywiście łapka w górę. Wspomnę jeszcze o stylu nagrywania snapshotów. Zauważyłem, że nie wszystkim podoba się ten styl, który jest od kilku ostatnich odcinków i niektórzy nawet twierdzą, że się zmieniłem na gorsze. To nie jest kwestia tego. Ja oczywiście snapshoty będę nadal nagrywał w starym stylu z cięciami, jednak tylko te większe. Uwierzcie mi, że te mniejsze, takie jak ten, nagrywa się dużo szybciej i przyjemniej w takim stylu jak teraz. Ale to nie znaczy, że wszystkie takie będą. Tylko te mniejsze. Dzięki Wam wielkie za obejrzenie, trzymajcie się i do usłyszenia, do zobaczenia wkrótce. Cześć!